Stawiamy na dyscypliny olimpijskie. Takie motto mogłoby przyświecać lubelskim gimnazjom posiadającym klasy sportowe i profilowane. W 12 szkołach na tym poziomie wszystkie 8 dyscyplin, które mogą uprawiać uczniowie, to wiodące sporty z letnich igrzysk olimpijskich. Gimnazjaliści mają do wyboru klasy koszykarskie, siatkarskie, piłkarskie, pływackie, zapaśnicze, kolarskie, bokserskie, kajakarskie oraz piłki ręcznej. Uczniowie trenują pod okiem szkoleniowców w przeszłości związanych ze sportem na najwyższym poziomie. Gimnazjum to zresztą odpowiedni czas, aby myśleć już na poważnie o sportowej karierze. Tym bardziej, że treningi tutaj to nie przelewki, a noszące znamiona profesjonalnych przygotowań zajęcia. Wielu uczniów tak je też traktuje, doskonale zdając sobie sprawę, że to właśnie okres gimnazjum może najmocniej zaważyć o ich przyszłości. Gimnazjum to na pewno jest taki okres, gdzie już plany na przyszłość się układa pod względem sportowym. Dużo mi daje trenowanie u trenera Paszka, ponieważ on rozwinął bardzo dużo talentów tutaj na Lubelszczyźnie. Mojego taty też trenował, więc chciałbym u niego trenować na razie. No na pewno w gimnazjum to już jest trochę wyższy poziom niż w podstawówce. Już powoli dochodzą elementy techniki, pewnych zagrywek. Już się podchodzi pod poziom naprawdę profesjonalny, bo już po gimnazjum można iść do pierwszej ligi albo do jakichś SMS-ów, tam gdzie można się też więcej dowiedzieć. Już powoli wchodzimy w etapy zagrywek, pick and roll i takich już poważniejszych rzeczy. Ogólnie jest bardzo fajnie, wszystko da się rozwijać, pasje. Jeszcze jest zaleta właśnie tego zalewu, że można tutaj blisko, nie trzeba nigdzie dojeżdżać. Można wyjść na wodę, nie trzeba siedzieć ciągle w klasie. Mamy specjalistyczne zajęcia, WF-y, i mamy super sprzęt, super trenerów i jest ogólnie fajnie. Zapraszamy każdego, kto ma tam trochę chęci i no, ogólnie chciałby popływać na tym kajaku, to jest sprawia wiele frajdy i to jest super sport. Idąc do klasy kajakarskiej chciałam udowodnić, że to nie tylko sport dla chłopaków, ale również dla dziewczyn. No, wiążę te plany z liceum, też chciałabym pływać. No i zapraszam wszystkie dziewczyny do uprawiania tego sportu, bo naprawdę warto. Bycie w takiej klasie to super sprawa. Z dziewczynami jesteśmy dobrze zgrane, wszystkie się przyjaźnimy, takie przyjaciółki na dobre i na złe. Uprawiamy sport, który kochamy, mamy treningi, wylewamy siódme pozy na nich, ale jest warto, czynimy postępy. Mamy zróżnicowany poziom w klasie, ale wszystkie staramy się dążyć do jednego celu, żeby zostać kimś w przyszłości. Nauka w tej klasie to łączenie przyjemnego z pożytecznym. Czerpiemy przyjemność z tej gry, ale również mamy bardzo dużo nauki. Nauczyciele są wymagający. Spotykamy się również poza szkołą. Tworzymy nowe przyjaźnie, jesteśmy bardzo zgrani. Jesteśmy jak jedna wielka rodzina. W sumie na poziomie gimnazjum jest 31 klas sportowych i profilowanych. 16 z nich powstaje w tym roku. Sześć klas posiada gimnazjum numer 5, cztery klasy gimnazjum numer 11 oraz gimnazjum numer 16. Szkoły numer 18 i 9 mają po 3 klasy. Gimnazja numer 2, 10, 12 oraz 25 po 2, a 3 inne po jednej klasie. Są to placówki o numerach 14, 17 i 19.